urzędzie są ze Szkoły Podstawowej w Lublinicy majster Jan Rzepka. Od wioski do wioski, od chaty do chaty, drogą śmiedzą, wąziutką ścieżką, wędrował niegdyś przez wielu laty dziadunio wiejski, majster Jan Rzepka. Nikogo nie miał ów starowina wśród swej rodzinnej mazurskiej wioski. Nie myślał o nim sołtys, ni gmina, od staru chce żyć, niech sam się troszczy. Wędrował Rzepka z kosturem w głowie. W chaty zachodził w lecie, dni mroźne, w torbie miał ręcznik, chleba kęskory, a na dnie torby młotek i gwoździe. Młotek i gwoździe? Tak, bo Jan Rzepka był kiedyś cieślą, choć się nie chwali. Więc chociaż sporo czasu już przeszło, ludzie staruszka majsterkiem zwali. Więc kiedy chodził, przybił szlachetem, co ją oderwał jakiś śladaco, to zbił koryto biednej kobiety, to obręcz prawił na beczkę brzuchatą. A gdy wieczorem u pieca siada, a wicher huczał, szumiały drzewa, on ludziom w chatce baśnie powiadał, niejedną wioskę z wiejskich półśpiewał. O kurce, kokoszce, co jarzębata, o chlebie służebnym, co jak liść klonu, o Kasi, co to Jaśkowi jest rada, o chytrym wilku gdzieś u zagonu. Na elementarzu, co w skoczniach nosił, aby go ukryć przed mściwym prusakiem, mazurskie dziecko czytania uczy i świadomości, że jest Polakiem. Wyglądały dziadka dzieciaki z wioski, gdy szła Wielkanoc w biednej izdebki. Bo nikt tak nie umiał jej krasić woskiem, jak ciastun wiejski, jak ręce Rzepki. Patrzyły dzieci w dziadka, jak w tęczy, gdy jaja zdobił w kubki i dzbany, drzewa i kwiaty, postaci zwierzęce, chorągwie polskie i polskie ułany. Cenili Rzepkę starzy i młodzi, lubili go ludzie ostrudzkiej wioski. Gdzie tylko przyszedł, gdzie w dom zachodził, był zawsze syty, spoczął bez troski. Mroki cmentarne się kto przykryły. Dziadów już nasze wioski nie znają. Lecz ci mazurzy w wieku sędziwym Rzepkę majsterka dziś wspominają. Zapraszamy teraz Annę Ebertowską, Szkoła Podstawowa Lożenkal. Ostatnia cisza. Profil uczestniczy. Ostatnia cisza. Wieczór wisza tak w roku sierpniowym. Ogląd po miejscu. W górę się nakłonęła. Nad starym progiem stanę ciepłym. Cisza osiadła szarą godzinę. Dziwna ta cisza w mieście rozwija. Piękny, pogodny. Wieczór sierpniowy. Tłumdzi się ulicą warkowy i płynny. Zamilkł nawet ten zwykły, domowy. Cisza ta dziwi. Każdy się pyta. Patrzony w oczy swego sąsiada. Co to ma znaczyć ten spokój dzisiaj, co się jak przemiana miastem rozkłada? Każdy spogląda w bliskie tajemnicy i słuch kieruje w gorącą stronę. Czy huk nie przejdzie tej dziwnej ciszy? Czy gdzie granica ogólna nie płonie? Każdy z nas prawie duchem wyczuwa, że kraj ogarnia wojenna matka, że pęknie z trzaskiem burzy zasuwa, że cichy ten wieczór. Cisza ostatnia. Zapraszamy teraz Annę Szałek ze Szkoły Podstawowej z Rożenkala. Wiersz Ziemia Lubawska. Czy wyznacie obu ziemię, kiedy kreta rwęca płynie? Czy tej ziemi znacie imię, który ona w świecie słynie? Zabrał ją krzyżak krawiecki. Gnębił srozy prusa chciwy, lecz znów nasz jest on odwieczny, nasze słowo czyste mi.
nad ojczyzną świeci jasno. Rozkwitają nasze drogi, Lubawa i nowe miasto. Polskie słowo, polska chata, polskie pieśni głośno dźwięczą. Nad wszystkie skarby świata, najmilsza ziemia nad ręcą. Niechaj z pracy plony rosną, z twórczych czynów rośnie sława. Niech rozkwita, jak maj wiosną, nowe miasto i Lubawa. Teraz Paweł Banaszewski, Szkoła Podstawowa Artura Prawa, Szukanie Adama. Stanisław Pasiek, Szukanie Adama. Jesteś? Gdzie jesteś, Adamie? Uciekasz? Chcesz się skryć przede mną, to nie przynosi ulgi. Ze swojej kryjówki możesz mnie widzieć. Ja widzę cię bezustannie. To nie przynosi ulgi. Synu, świat jaki ci dałem. Kobieta, jaką ci dałem, wszystkie znaki mojej miłości, bo była prawdziwa, musiał być słaby. Czujesz się zdradzony? Byłeś po prostu wolny. Pozwoliłem ci dokonać odkrycia samego siebie, synu. Czyja jest ta klęska? Zapraszamy na Celinę Grys, Szkoła Podstawowa Lubawa. Koło Szczytna. Koło Szczytna, wiejskiej stronie, łan zbożowy słońce złoci, a na ugolnym zagonie łup za ciężkim pługiem kroczy. Szczęść wam Boże, pięciu drogi, wołam mu od wiejskiej drogi. Bóg wam zapłaci, odpowiada naszej pięknej polskiej mowie i jakby swego sąsiada. Prosi w szczerym, chłopskim słowie. Chodźcie do mnie, dobry człowiecze. Może nowin mi powiecie. Więc poszedłem do wieściaka i spytałem. Powiedz, bracie, czy to mowa wasza taka? I w niej jednej jest, słuchacie? Przecież Niemcy ogłaszają, że za swoich was tu mają. Na to Mazur spojrzał hardo. Znać, obrali się za Niemcy. I powiedział mocno, twardo. My przecież nie przeniewierca. My tu wszyscy, z całej wioski, znamy tylko język polski. I chwyciła mnie za duszę ta odpowiedź, taka szczera, że germańskiej zawierusze twardy Mazur się opiera. Choć grzmią germańskie chmury, jednak polskie są Mazury. Teraz zapraszamy Martę Kitłowską ze Szkoły Podstawowej w Kątnicy, która zaprezentuje wiersz pod tytułem Droga. Ty jesteś. Ale ja jestem drogą. Kiedyś płatką. Teraz wybójstwo. Przeszło przeze mnie tylu ludzi. Niektóre stopy dotykały mnie lekko. Inne deptały twardo. Ty ciągle przeze mnie przechodzisz. Jestem drogą twojej nadziei. Jestem twoją drogą. Jestem twoją drogą trudną, znaczoną jagodami ciemnej krwi. Z wydartą w kurzu, poszarpaną bruzdą. Kiedy upadasz przeze mnie, wtedy jesteśmy najbliżej. Czuję, jakby je zmęczone serce. Zanim się zdążysz poderwać, żeby iść dalej we mnie. Jestem twoją drogą krzyżową. Jestem twoim skrzyżowaniem dróg. Weronika Fartowska ze Szkoły Podstawowej w Kształcie zaprezentuje wiersz pod tytułem Ptaki. Ptaki zawsze mówiły prawdę, tylko kto je słuchał, że z perspektywy nieba duże jest bardzo małe. Niewiele znaczy. W powietrzu bezpieczne
nieskrępowane, otwierają skrzydła, jak kochankowie ramiona. Słodyczy trel, gołębi trzepot, pewność siebie, której orłom zazdroszczą nawet ludzie. One znają tajemnicę, posiadły klucz. Nie mogą na trwałe stąpać po ziemi, skoro niebo tak pięknie zaprasza je do tańca. Katarzyna Treder ze Szkoły Podstawowej w Wyszkącie zaprezentuje wiersz Twych dłoń. Czuję się bezpiecznie, gdy przytulasz tak silnie. Twoje serc bije rytmicznie, wymieniając uderzenia cudownej harmonii. I myśli nie są ważne, i wizje przyszłości, gdyż wtuleni mocno miliony mamy przestrzeni. Nie! Nie boję się już! Twój oddech wstawiony z moim w magiczny podmuch przemierza. Bez kresy, bez drożdży. Pozwól mi tylko zakryć czas. Trwaj chwilę. Nie pozwól się zbudzić. Zapraszamy teraz Dominikę Kruszczyńską ze Szkoły Podstawowej w Dubawie. Wiersz pod warunkiem. Jeżeli jesteś z jego uczniów, uciekaj! Jeżeli zdrajcą, nie trać czasu. Jeśli Herodem, wyślij jak łazna. Jeżeli jesteś katem, przyjdź swoją powinność. Jeśli Pilatem, podyskutuj, nie zapomnij, umyj ręce. Co innego, jeżeli masz mężne serce i coś czystego pod ręką, jak Weronika. Jeśli masz silne ramiona, jeśli starczy ci odwagi, jeśli choć umiesz zapłakać. Jeśli z Józefem z Arymetei lub Nikodemem otrzymasz ciało, jeżeli przynajmniej potrafisz ciemnić jak niebo, oślepnąć jak słońce. Jak skała się rozpaść. Jeśli spłoniesz jak cułań, jak kamień ustudzisz, jak pieczeń zastygniesz. Jeśli otworzy cię anioł. Teraz zapraszamy Wiktorię Gamańską ze Szkoły Podstawowej w Lubawie. Wiersz popołudnie. Przyłączył się do mnie w drodze. Zdawał się iść dalej. Przez jedno południe mieli go tylko dla siebie. Nawet wszechświat musiał poczekać na punkt omega. Jak korepetytor nieznużenie wykładał im pisma. Jeszcze raz od początku. Dziś po południu jeszcze raz od początku. W drodze jak zawsze naprawdę dalej idący. Nieznajomy. Cierpliwy, bliski. Gdy świat się zmieszka, to ciepło w sercu.